93-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala na Józefowie 19 czerwca, kiedy dzień później synowa mężczyzny próbowała dowiedzieć się cokolwiek o stanie jego zdrowia. Okazało się, że mężczyzny już w szpitalu nie było. Do domu także nie wrócił. Został odnaleziony przez policję 21 czerwca w rowie, 100 metrów od szpitala. Mężczyzna ponownie trafił do szpitala na Józefowie, gdzie zmarł. Teraz prokuratura okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo w tej sprawie. Jedno postępowanie jest prowadzone, które początkowo było zainicjowane 26 czerwca w sprawie narażenia pacjenta, 93-letniego mężczyzny, przez personel szpitala na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. No i w konsekwencji nieumyślnego spowodowania śmierci 22 czerwca. W tej sprawie, jak mówi prokurator Beata Galas, jest także rozpoznawany wątek dotyczący policji. W tej sprawie jest również rozpoznawany wątek dotyczący zgłoszenia zaginięcia przez rodzinę tego pacjenta. Tutaj będzie analizowane okoliczności dotyczące podjęcia bądź niewłaściwych czynności przez funkcjonariuszy policji w związku ze zgłoszeniem tego zaginięcia przez rodzinę. Prokuratura ma już zabezpieczoną dokumentację medyczną zmarłego mężczyzny, także zdjęcia z monitoringu. W tej sprawie będą również przesłuchiwani świadkowie.